Nie udało się wygrać po raz kolejny, już nie wiem, który bardzo kontrowersyjne sędziowanie. Trzeba sobie o tym też uczciwie powiedzieć, bo no, ewidentny rzut karny. Ja nie wiem już, jakie karne muszą być w pierwszej lidze, żeby były zagwizdane. To po prostu boli, bo można powiedzieć, że mamy kontrolę nad meczem, dostajemy bramkę też z bardzo kontrowersyjnej decyzji. Jeden zawodnik trzyma piłkę w rękę, a drugi rzuca. To są po prostu rzeczy, których no, nie można zaakceptować, więc to bardzo boli, a my po raz kolejny sytuacji, które sobie w jakimś stopniu stwarzamy, nie ma z tego konkretu. Presja na pewno się pojawia, nie ma co ukrywać i teraz musimy się z nią zmierzyć, ale presja jest w każdym sporcie i to jest normalne, że jest krytyka z trybun i trzeba sobie z tym po prostu radzić. A no, też zespół z Bełchatowa był zdecydowanie cofnięty, grał bardzo nisko, ciężko nam się grało, ciężko stwarzało sytuację, prowadza i nas cały czas wybija i nas z rytmu, nie dawali nam się rozwinąć i taki był tego skutek.